Adwent, dzień 11. Tytuł: Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 2. Przekład: Biblia Jakuba Wójka. Narracja: Fonoteka Sobieskiego. Tekst: I stało się w one dni, wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat. Ten popis pierwszy stał się od starosty syryjskiego Cyryna. I szli wszyscy, aby się popisali, każdy do miasta swego. Szedł też i Józef od Galilei, z miasta Nazaret, do żydowskiej ziemie, do miasta Dawidowego, które zowią Betlejem, przeto, iż był z domu i pokolenia Dawidowego, aby był popisan z Maryją, poślubioną sobie małżonką brzemienną. I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła. I porodziła syna swojego pierworodnego, a uwinęła go w pieluszki i położyła go w szłobie, iż miejsca im nie było w gospodzie. A byli pasterze w tejże krainie czujący i strzegący nocne straże nad trzodą swoją. A oto anioł pański stanął podle nich, a jasność Boża zewsząd je oświeciła, i zlękli się wielką bojaźnią. I rzekł im anioł: nie bójcie się, bo oto opowiadam wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi, iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem. A ten wam znak: znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki i położone w szłobie. A natychmiast było z aniołem mnóstwo wojska niebieskiego, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. I stało się, gdy odeszli aniołowie od nich do nieba, pasterze mówili jeden do drugiego: pójdźmy aż do Betlejem, a oglądajmy to słowo, które się stało, które nam Pan pokazał. I przyszli, kwapiąc się, i nalezieli Maryją i Józefa i niemowlątko położone we szłobie. A ujrzawszy, poznali słowo, które im było powiedziano o dzieciątku tem. A wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu, i co do nich pasterze mówili. Lecz Maryja te wszystkie słowa zachowywała, stosując w sercu swojem. I wrócili się pasterze, wysławiając i chwaląc Boga ze wszystkiego, co słyszeli i widzieli, jako im powiadano jest. A gdy się spełniło 8 dni, iżby obrzezano dzieciątko, nazwano jest imię jego Jezus, które było nazwano od anioła, pierwej niźli się w żywocie poczęło. A gdy się wypełniły dni oczyszczenia jej według zakonu Mojżeszowego, przyniesieli go do Jeruzalem, aby go stawili Panu, jako napisano jest w zakonie pańskim, że wszelki mężczyzna otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie. A iżby oddali ofiarę, wedle tego, co jest powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic, albo dwoje gołąbiąt. A oto był człowiek w Jeruzalem, któremu imię Symeon, a ten człowiek sprawiedliwy i bogobójny, oczekiwający pociechy izraelskiej, a Duch Święty był w nim. I odpowiedź był wziął od Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego. I przyszedł w duchu do kościoła, a gdy wwodzili dzieciątko Jezusa rodzice jego, aby za nie uczynili wedle zwyczaju zakonnego, on też wziął je na ręce swoje i błogosławił Boga i mówił: teraz puszczasz sługę Twego, Panie. W pokoju według słowa Twego, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje. Któreś zgotował przed oblicznością wszystkich narodów, światłość na objawienie poganów i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwowali się temu, co o nim mówiono. I błogosławił im Symeon i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten położon jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. I duszę twą własną przeniknie miecz, aby myśli z wiela serc były objawione. I była Anna prorokini, córka Fanuelowa, z pokolenia Aze, ta była bardzo podeszła w leciek, a 7 lat żyła z mężem swym od panieństwa swego. A ta była wdową aż do lat 84, która nie odczadzała z kościoła, postami i modlitwami służąc we dnie i w nocy. Ta też onejże godziny nadszedłszy, wyznawała Panu i powiadała o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia izraelskiego. A gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, wrócili się do Galilei, do Nazaret, miasta swego. A dziecię rosło i umacniało się pełne mądrości, a łaska Boża była w niemiecki. A rodzice jego chodzili na każdy rok do Jeruzalem na dzień uroczysty Paschy. A gdy już był we 12-leciek, gdy oni wstąpili do Jeruzalem wedle zwyczaju Dnia Świętego, a skończywszy dni, gdy się wracali, zostało dziecię Jezus w Jeruzalem, a nie obaczyli rodzice jego. A mniemając, że on był w towarzystwie, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi.
a nie nalazłszy, wrócili się do Jeruzalem, szukając go, i stało się po trzech dniach, nalezieli go w kościele siedzącego w pośrodku doktorów, a on ich słucha i pyta ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, rozumowi i odpowiedziom jego. A ujrzawszy zdziwili się. I rzekła do niego matka jego, synu. Cóżeś nam tak uczynił? Oto ojciec twój i ja żałośni szukaliśmy cię. I rzekł do nich, cóż jest, żeście mnie szukali? Nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są ojca mego, potrzeba, żebym był. A oni nie zrozumieli słowa, które im mówił. I zestąpił z nimi i przyszedł do Nazaret, a był im poddany. A matka jego wszystkie te słowa zachowała w sercu swem. A Jezus się pomnażał w mądrości, w leciek i w łasce u Boga i u ludzi. Jak się lektura spodobała, to chciałbym, żebyście film polubili i kanał zasubskrybowali.